Chciałem się podzielić książką, którą przeczytałem nie tak dawno. I uważam, że jest to jedna z lepszych książek, które czytałem od dłuższego czasu. To książka Raymonda Brauna, Wspólnota Ucznia Umiłowanego. To jest wydanie francuskie akurat. Oryginał jest po angielsku. Wydany w roku 1979, a więc dobre 30 lat temu, więc nie jest to żadna nowość wydawnicza. Natomiast książka niezwykle, niezwykle ciekawa. Chcę się podzielić tym, ponieważ Brown jest to jeden z, można powiedzieć, jeden z większych autorytetów biblijnych minionego wieku. Amerykanin, ksiądz katolicki, dwukrotnie zapraszany do komisji biblijnej papieskiej. Przedstawia i dzieli się tutaj swoją fascynacją, swoim entuzjazmem w Ewangelią świętego Jana. Jak mówi, poświęcił jej przynajmniej połowę swojego życia. I ta książka właściwie jest, można powiedzieć, o jednym. Jest o wspólnocie, która jakby stoi za Ewangelią świętego Jana. To jest jakaś wspólnota osób zebrana wokół charyzmatycznej postaci ucznia umiłowanego, która przeżywa swój rozkwit, przeżywa swoje kryzysy. W końcu, można powiedzieć, gdzieś się rozmywa, rozpływa, niknie w granicach tak zwanego Wielkiego Kościoła. Dzielę się tą przeczytaną lekturą, ponieważ jest to książka z zakresu biblistyki, natomiast jest w ten sposób, jest można powiedzieć książka naukowa, natomiast napisana w ten sposób, że czyta się to właściwie jak kryminał. Bardzo ciekawa, pokazuje jakby rozwój w kilku domenach, w kilku fazach. Rozwój wspólnoty joannicznej, czyli tej, która prawdopodobnie stała z tyłu Ewangelii świętego Jana. Jak Braun widzi ten rozwój tej wspólnoty? Jakby widzi to w czterech fazach. Pierwsza faza to nazwalibyśmy ją fazą przedredakcyjną. To są prawdopodobnie lata 55-80 naszej ery, kiedy formuje się ta grupa wspólnoty joannicznej. Drugi okres, druga faza to już po prawdopodobnie wypędzeniu, wykluczeniu z synagogi, wspólnota przenosi się do Efezu i tutaj następuje, zmaga się, jakby można powiedzieć, z różnymi grupami, mniej lub bardziej chrześcijańskimi, ale zewnętrznymi. To są lata 90. I tutaj Brown rozróżnia jakby na podstawie analizy tekstu aż siedem grup, które dałoby się namierzyć, tych, z którymi wspólnota joanniczna się w jakiś sposób zmaga. To po pierwsze to jest grupa, która zamyka się pod słowem świat. Druga to Żydzi. Trzecia to zwolennicy Jana Chrzciciela. Czwarta to żydo-chrześcijanie czy judeo-chrześcijanie, którzy chcą i pozostają w ramach synagogi. Inna grupa to judeo-chrześcijanie, którzy zostają wykluczeni z synagogi, wychodzą z jej granic, ale ich wiara jest wciąż niedostateczna. Następna grupa to grupa chrześcijan apostolskich, na czele których stoi Piotr. No i w końcu oczywiście wspólnota joaniczna, byśmy powiedzieli, to jest ta jeszcze
inna, kolejna grupa, która dałoby się wyróżnić w tej Ewangelii. To jest, tak jak powiedziałem, to jest ten okres, w którym wspólnota zmaga się z tym, co jest na zewnątrz niej. Trzecim okresem to jest mniej więcej jakiś rok setny, początek drugiego wieku, następuje, można powiedzieć, głęboki kryzys tej wspólnoty. Wspólnota przeżywa rozłam. Z jednej strony to są zwolennicy autorów listów świętego Jana, prawdopodobnie było ich dwóch, jeden odpowiedzialny za pierwszy list, drugi za drugi i trzeci. I tak zwani dysydenci czy odczepieńcy, którzy tak bardzo podkreślają bóstwo Jezusa, że właściwie nie ma miejsca albo bardzo niewiele na jego człowieczeństwo. Ten kryzys jest, okazuje się, na tyle poważny, że nie daje się go rozwiązać. Widzimy to w listach, które autor próbuje ratować, nawołuje zwolenników jednej i drugiej grupy do rozeznawania duchów, do odwoływania się do własnego rozeznania, do wyznawania, że Jezus przyszedł w ciele jednak. Natomiast na tyle kryzys jest poważny, że doprowadza rzeczywiście do kompletnego rozpadu i podziału, który kończy się właśnie, prawdopodobnie właśnie w początkach drugiego wieku. Część wspólnoty zostaje jakby wchłonięta, czy przychodzi do wspólnoty chrześcijan apostolskich, którym przewodzi Piotr, to co w krytyce biblijnej nazywa się tak zwanym Wielkim Kościołem. I druga grupa to są ci dysydenci, którzy idą w kierunku gnostycyzmu. Tak właściwie wygląda ta historia, bardzo ciekawa, fascynująca tej tradycji, żywej tradycji osób, którzy się, powiedziałem, jakby są w zapleczu Ewangelii świętego Jana, która wynika właśnie, byśmy powiedzieli, z tego doświadczenia grupy konkretnej, którą nazywamy wspólnotą dzisiaj joaniczną. Jakie dałoby się wyróżnić pewne cechy tej wspólnoty i całej teologii janowej? A więc ta wspólnota, po pierwsze, jest naznaczona doświadczeniem wyrzucenia z granic synagogi. Czy to dokonało się rzeczywiście w sposób formalny, czy nie? Na ten temat jest dzisiaj poważna dyskusja. Jest taki amerykański autor, biblista James Lewis Martin, który twierdzi, że rzeczywiście dokonało się coś takiego na podstawie, z powodu przeformułowania tak zwanego 12 błogosławieństwa Berkat Haminim, w którym wyklina się, przeklina się Nazirejczyków i heretyków. Prawdopodobnie rzeczywiście następuje wykluczenie z synagogi. Więc od tego momentu naznaczona właściwie ta wspólnota taką traumą wyłączenia, odłączenia od właściwie jakoś powiedzieć od tej grupy matki religijnej, byśmy powiedzieli, judaizmu. Od tego momentu Żydzi, to określenie Żydzi w Ewangelii staje się określeniem pejoratywnym. Jak znajdujemy tam właśnie te określenia, na ogół właśnie bardzo pejoratywne, właśnie z tego powodu, ponieważ jest to naznaczone właśnie tym doświadczeniem wykluczenia z synagogi. Odtąd, byśmy powiedzieli, powstaje coś takiego jak teologia zamiany. Odtąd prawdziwym Izraelem nie jest ten, który pochodzi
z narodzenia ojca i matki, z narodzenia cielesnego, ale to ci, którzy się narodzili powtórnie z wody i z ducha, z Boga, innymi słowy, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Oto prawdziwy Izrael, oto nowa grupa swoich. Czytamy w prologu świętego Jana, Jezus, wcielone słowo, przychodzi do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Co więc robi wcielone słowo, czyli Jezus formuje własną grupę swoich, czyli właśnie w tym ujęciu tą grupę joaniczną, wspólnoty joanicznej. Jaki inny charakterystyka właściwie tej teologii, jaka byłaby inna? To ważna jest eschatologia tak zwana zrealizowana. A więc eschatologia, o ile różniąca się od teologii synoptycznej. O ile eschatologia synoptyków jest nastawiona na bliższą, bardziej bliższą niż dalszą przyszłość, Jezus po swoim zmartwychwstaniu ma powrócić na nowo, by sądzić świat i dać zbawienie i zmartwychwstanie tym, którzy wytrwali w wierze, o tyle w Ewangelii świętego Jana eschatologia jest już zrealizowana, czyli Jezus, wcielone słowo, już zstąpił z nieba, Jego sąd już się dokonał i dokonuje teraz, kiedy wierzymy lub nie wierzymy w Niego samego. Już teraz jesteśmy posiadaczami, jeśli wierzymy w Niego, życia wiecznego. Już teraz, a nie w przyszłości, będziemy dziećmi Bożymi. To jest coś, co byśmy nazywali właśnie taka charakterystyczna cecha tej teologii, tak zwanej, czy eschatologii zrealizowanej. Innym momentem bardzo ciekawym to jest figura ucznia umiłowanego. To jest podstawowa figura tej Ewangelii. Ewangelia zna 12, mówi nawet o ich posłaniu. Natomiast co jest charakterystyczne i co brał na nas, bym powiedział, naprowadza na pewien trop, ewangelista świadomie, prawdopodobnie pomija słowo apostoł. Z jakiego powodu? No, jest tutaj kilka teorii. No, między innymi jedna z tych, że uczeń umiłowany nie pochodził, po pierwsze, z grona 12. To jest jakby ta cecha, bym powiedział, genetyczna. Natomiast to, co się jakby dzieje w ramach, byśmy powiedzieli, eklezjologii tej wspólnoty, w niej nie tyle ważny jest funkcja, nie tyle ważny jest nawet charyzmat, ale jest właśnie ważna relacja uczniowska z Jezusem. A więc więź miłości wobec Jezusa Chrystusa. Inną ważną, ciekawą cechą charakterystyczną tej Ewangelii, czy tej wspólnoty, byśmy powiedzieli, joanicznej, jest Królestwo Boże. Królestwo Boże, o ile u synoptyków jest jakoś mniej lub bardziej pewnym miejscem, czymś czasoprzestrzennym jednak, w Ewangelii Jana to osoba. Widzimy to w tej perykopie, właściwie w tej paraboli, w tym porównaniu Jezusa do szczepu winnego. Oto szczep winny i latorośle, które są w Niego wszczepione. Oto Królestwo Boże polega na tym, jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Oto Królestwo Boże, które realizuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Inna charakterystyka tej teologii to bardzo ciekawa, byśmy powiedzieli, pozycja kobiet w tej wspólnocie. Otóż, o ile u synoptyków wyznanie Ty jesteś Synem Bożym, Mesjaszem, Synem Bożym,
pada w Ewangelii Mateusza z ust Piotra, po którym, jak pamiętamy, Jezus daje tą obietnicę, że ty będziesz Piotrem, skałą, na której zbuduję mój Kościół. W Ewangelii świętego Jana to wyznanie pada z ust kobiety. Pada z ust Marty, która właśnie po śmierci swojego brata rozmawia z Jezusem i wyznaje tą wiarę. Okazuje się, że na podstawie analizy tej Ewangelii takie postacie właśnie jak Marta, Maria, Samarytanka, właśnie to ciekawa postać, o ile właśnie u synoptyków apostołowie są posłani po co? By głosić Królestwo Boże przede wszystkim. Tutaj w Ewangelii świętego Jana to Samarytanka z powodu jej opowiadania przychodzi do Jezusa prawie całe miasto samarytańskie. Inną cechą charakterystyczną tej teologii, co czyni ją właściwie można powiedzieć najbardziej interesującą, jest najbardziej można powiedzieć pociągająca, a jednocześnie najbardziej ryzykowną, co to właściwie jakoś się w dużej mierze przyczyniło do rozpadu tej wspólnoty joannicznej, to pojęcie, właśnie nie tylko pojęcie, ale osobowe przedłużenie obecności Jezusa, to paraklet. O ile u synoptyków w tej tradycji, w listach popawłowych, to pierwszy, drugi list do Tymoteusza, czy list do Tytusa, to episkopos, presbiteros stoją na straży wiarygodności doktryny, na straży tego, by być jej wiernym. O tyle w tej tradycji janowej to paraklet jest odpowiedzialny za interpretowanie tego, co Jezus powiedział i tego wszystkiego, co nowe. Można dodać pewne przypuszczenia, hipotezy, jak wyglądały pewne rytuały tej wspólnoty. Prawdopodobnie śpiewają oni hymn, ten, który znamy z prologu Ewangelii Janowej, Bogiem było Słowo. Inny biblista Kościoła Zielonoświątkowego, Thomas, wydał taką książkę na ten temat, że prawdopodobnie w tej wspólnocie był też taki ryt obmywania nóg, który był przygotowywaniem członków tej wspólnoty na męczeństwo. To są takie, byśmy powiedzieli, cechy charakterystyczne tej teologii, tej wspólnoty joannicznej, która, jak widzimy, jest odrębna, inna niż ta tradycja kościołów czy wspólnot chrześcijan apostolskich.